Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i ciekawe zapytanie internautki. Czy po 5,5 miesiącach zwolnienia lekarskiego nie jest za późno na złożenie wniosku o świadczenie rehabilitacyjne KRUS? Czyli pacjentka chorowała, wzięła 5,5 miesiąca zwolnienia, 182 dni się zbliża, no a tutaj wniosku o zasiłek rehabilitacyjny ciągle nie wystawiono i czy ciągle nie jest za późno? Witam panie doktorze, mam 52 lata i odważyłam się tutaj pana zapytać i bardzo proszę udzielić mi porady. W styczniu 2013 roku zrobiono mi artroskopię kolana i od tej pory jestem na zwolnieniu lekarskim. Przypominam, że jest czerwiec. Mało tego, 20 maja lekarz skierował mnie na powtórną artroskopię. No i mam się zastanowić, znaczy w sumie mam zwolnienie do końca czerwca, natomiast jestem ubezpieczona w KRUS-ie. Byłam na konsultacji u innego lekarza ortopedy, który odraził mi na razie powtórną artroskopię. Natomiast zalecił rehabilitację taką metodą PNF, która przynosi skutek, no i również mnie usprawniła. No, zajął się również moim barkiem, skierował mnie na kolejną artroskopię 1 kwietnia 2014 roku. No, natomiast czego mogę się spodziewać na wizycie u lekarza właśnie tego mojego, który mi wystawia zwolnienia 28 czerwca? Czy zostanę skierowana na zasiłek rehabilitacyjny, czy nie jest za późno? No, KRUS mnie w sumie jeszcze nie wzywał. No, w zasadzie zasadnicze pytanie, jakie kroki powinnam zrobić? No, bardzo pana proszę o odpowiedź. Pozdrawiam, Małgorzata. No, pierwsze to by trzeba pójść i porozmawiać z tym lekarzem. No, jest trochę późno, natomiast jeżeli jest taka potrzeba rehabilitacji, no, co by tu nie gadać, trzeba po prostu jak najszybciej składać wniosek, tak żeby KRUS, ale zasada też się odnosi do ZUS-u, miał czas na decyzję. Oni mają czasu na decyzję 30 dni, no a jakby powiedzieć, no, do końca zwolnienia zostało zaledwie parę dni, do końca maksymalnego okresu zasiłkowego. I musisz tam poprosić lekarza o wypełnienie tego wniosku. No cóż, najlepiej to było zrobić wcześniej, gdzieś koło 4 miesiąca zwolnienia, więc tutaj zaraz po tym skierowaniu na artroskopię. No ale no, warto spróbować, także być może się ten KRUS jakoś tam szybko z tym uwinie i zdąży wydać wniosek pozytywny, no, lub negatywny. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj to moje wideo. Jakie ty miałeś doświadczenie właśnie z KRUS-em czy z ZUS-em odnośnie tak późnego wystawienia wniosku na zasiłek rehabilitacyjny. Oczywiście możesz wejść tutaj na mojego bloga zwolnienielekarskie.pl. Możesz tam zapisać się do newslettera, gdzie opisuję inne podobne sytuacje orzecznicze związane z niezdolnością do pracy, przede wszystkim związane ze zwolnieniami lekarskimi.